Mówimy o tym, czym ma owocować wiara młodych ludzi. I to zagadnienie ma przynajmniej dwa, moim zdaniem, istotne wymiary. Zwłaszcza jeśli ujmujemy je w taki bardzo konkretny sposób, to znaczy jakimi formami działalności charytatywnej, czy jakimi formami praktycznego miłosierdzia ma się wyrazić potem wiara naszych młodych. I jakby te dwa aspekty są następujące. Pierwszy to jest ich osobiste szczęście. Ich osobiste szczęście. To, o czym mówiliśmy zaraz na pierwszym naszym spotkaniu, ksiądz profesor Szczerba to zaproponował, że patrzmy na to, w jaki sposób prowadzimy ich do tego, by byli w pełni osobami, by dojrzewali jako osoby. Przed synodem biskupów w Rzymie Franciszek zaproponował młodym, żeby takie podstawowe pytanie, jakie często zadają, kim jestem, kim ja jestem, zastąpili sobie innym, dla kogo jestem. Kim jestem, dla kogo jestem. Ponieważ jeśli nie zastosują tej operacji, jeśli nie postawią sobie pytania, dla kogo jestem, nie spełnią się nigdy jako osoby. To jest niesłychanie istotne. Jeśli my ich chcemy prowadzić do pełni człowieczeństwa, do tego, żeby dorastali, żeby byli sobą i żeby byli pięknymi ludźmi, to ich wiara musi ich prowadzić do posługi miłości, do bycia dla innych. Jak ich nie prowadzi, to jest duży dramat. Więc to jest jakby pierwszy wymiar. I myślę, że nie chcę wywoływać pani profesor Kai jeszcze, bo ona i tak będzie wywołana, gdzieś tam pod koniec to wyjdzie i powie, ale to jest to, co jest w tej książce i w ich deklaracjach. Oni łatwo deklarują swoją religijność, ale my do końca nie wiemy, na co ona by się miała przełożyć. Do czego by ich miała prowadzić, nie? Do jakiego bycia dla innych? To się bardzo wiąże mocno z tym, co było na synodzie biskupów, to znaczy, że właściwie duszpasterstwo młodych jest zawsze, to jest refleksja synodalna, jest zawsze duszpasterstwem powołaniowym. Zawsze jest duszpasterstwem powołaniowym. Znaczy w prowadzeniu młodego we wierze zawsze trzeba z nim dojść do momentu, w którym on pyta, dla kogo ja żyję. Nie. Jak go nie doprowadziliśmy do tego momentu, to na czym to duszpasterstwo młodych polegało? Zobaczcie, jak nas w tym niesłychanie uczył Blachnicki. Tu patrzę, to większość musiała przejść przez oazy. Jak nie, to i tak przejdzie jeszcze. Blachnicki mówi tak, poznajesz Jezusa, poznajesz Go potem w liturgii, w doświadczeniu paschalnym, na końcu poznajesz Go w Kościele, jak kończysz ten trzeci stopień, to musisz zadać sobie pytanie, gdzie jest Twoje miejsce w Kościele. Jakżeś sobie nie odpowiedział na to pytanie, dla kogo jestem w Kościele, na jakim miejscu, nie jest zakończony ten proces. Wszystko po drodze było ważne, ale proces nie jest domknięty. Pamiętam, jak potem już nie z ojcem Franciszkiem, bo na to ja byłem za młody, ale z jego następcą bezpośrednim, z księdzem Bolczykiem, żeśmy rozmawiali o tym, że nawet to ujęcie Blachnickiego jeszcze nie jest pełne, bo powinien być czwarty stopień, kim ten młody człowiek chce być w świecie. Znaczy co, pokazaliśmy mu miejsce w Kościele, że będzie lektorem albo animatorem, albo, ale poza Kościołem nie ma rzeczywistości?
znaczy kształtowanie rzeczywistości poza Kościołem sobie odpuszczamy, to Kościół jest sam dla siebie? To są niesłychanie ważne pytania. Dla kogo ty żyjesz? Nie? I teraz nie kryję, że z takim pewnym niepokojem słuchałem tego, co mówił ksiądz Sebastian, bo wyglądało na to, że to, jak sprawujemy liturgię, do niczego nas nie posyła. Znaczy, sprawujemy liturgię jako ważną samą w sobie. Celebracja się liczy. Żeby była piękna, żeby się zaangażowali, a żeby była radosna. Zobaczcie, jak oni są potem pytani o to, co by chcą, co byście chcieli robić, no to my byśmy chcieli służyć do mszy. No świetnie. Ale do czego was ta liturgia wysyła? Idźcie. To nie chodzi o to, idźcie sobie do domu, dychnijcie przez tydzień i przyjdźcie znowu. Taka liturgia, która jest na sobie samej skoncentrowana. Do czego jesteśmy posłani? To jest pytanie też niewątpliwie o to, w jaki sposób, zwłaszcza my, którzy liturgię celebrujemy, którzy na niej przepowiadamy, jak my to robimy, to znaczy na ile przez liturgię my jako Kościół, jako wspólnota czujemy się rzeczywiście rozesłani. Tego nie ma i jest wiara bez uczynków. To jest dokładnie to, o co szło w tym tytule. Wiara bez uczynków jest martwa. Pokaż te owo. Pokaż mi wiarę bez uczynków, mówi Jakub, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Ja ci ją pokażę ze swoich uczynków. Jak umiesz, to pokaż mi ją bez uczynków. Nie? No ładnie odprawiamy. No dobrze. I co z tego? A mówimy, i to jest ten drugi wymiar tego tematu, mówimy o czymś, co dzisiaj Kościół czyta jako niesłychanie istotny element ewangelizacji. To, co nazywamy gdzieś tam skrótem działalnością charytatywną czy posługą miłości, to jest niesłychanie ważny wymiar ewangelizacji. W tym kierunku się rozwija myślenie w Kościele. Jak czytacie Ewangelii Nuncjandi Pawła VI, to Paweł VI mówi, działalność charytatywna jest preewangelizacją. Czyli jest jakby na polu przygotowania. Jeśli do kogoś wyszedłem z miłością i tak dalej, nie, to otwiera potem przestrzeń, żebym mu ogłosił Jezusa Chrystusa. Więc Paweł VI był skłonny widzieć tę działalność charytatywną, posługę miłosierdzia w tym obszarze preewangelizacji. Ale jak czytacie Ewangelii Gaudium Franciszka, Franciszek mówi, nie, to jest sama w sobie posługa ewangelizacyjna. To jest przestrzeń ewangelizacji. Działalność charytatywna, posługa miłosierdzia, to jest przestrzeń ewangelizacji. I to jest niesłychanie ważna przestrzeń ewangelizacji. Ja kiedyś, no będzie ze 3 lata temu, bo zadałem sobie taki bardzo sympatyczny dla mnie trud, żeby przebadać taką zasadę, jaka w Kościele funkcjonowała, tylko ja nie wiedziałem ani odkąd, ani dokąd, jak długo, że 1/4 kościelnych dochodów jest przeznaczana na cele charytatywne. 1/4. I to jest zasada, którą Kościół znał, na moje wyczucie, na tyle, na ile mogłem to przestudiować, na pewno w V wieku. Ale za Grzegorza Wielkiego to już była zasada taka, że jak ktoś zostawał biskupem i pytał papieża, jak ma organizować Kościół, to tak pytał Augustyn z Canterbury Grzegorza Wielkiego, to Grzegorz mówi, zasady są proste, no takie, takie, takie. I to mówi w taki sposób, że my wiemy, że to nie jest wymyślone przez niego, tylko to jest już tradycja, którą przejął i która jest ugruntowana, nie ma o czym gadać. Majątek kościelny dzielony na 4, 1/4 na ubogich. Ale i to, co potem ciekawe,
To nie jest tak, że z tej jednej czwartej wszystkie cele charytatywne są zaspokojone, bo są też takie, na które idą pieniądze jeszcze z innych części. Na przykład, ponieważ też jedna czwarta była przeznaczona na remonty kościołów. Słyszycie to? Jedna czwarta na remonty kościołów, nie cały dochód. To z tej jednej czwartej szły pieniądze na przykład na wykup chrześcijańskich niewolników. Jak się chrześcijanin dostał do niewoli, to jest inwestycja w świątynię, bo nie ma takiej świątyni jak człowiek. Człowiek jest największą świątynią, więc z tych pieniędzy, które były na świątynię, szły grosze na to, żeby wykupić chrześcijańskiego niewolnika. A gdy chodzi o przyjmowanie pielgrzymów, dzisiaj byśmy też powiedzieli uchodźców, to pieniądze dawał biskup ze swojej jednej czwartej, a nie z tej przeznaczonej na ubogich. Więc gdyby to policzyć w sumie, to na cele charytatywne na pewno w VI wieku, a pewnie już w V, Kościół wydawał jakąś 1/3 swoich dochodów. Efekt był taki, to warto powiedzieć, że chociaż w V i w VI wieku już na pewno taki rzymski kościół był największym posiadaczem ziemskim w Italii. Największym. To nikt mu z tego nie robił problemów. Ponieważ każdy wiedział, jak te pieniądze są używane. Więc ten stan posiadania nie wywołał żadnej, ale to żadnej agresji czy krytyki, nie? A Kościół rzymski miał wśród swoich własności na przykład Sycylię. Ciekawe, kto by nie chciał. I co by było dzisiaj, gdyby się okazało, że papież ma na własność Sycylię? Może akurat przy Franciszku nie byłoby to wielkim problemem. Mówię o tym nie dlatego, bo nie chodzi o to, że łatwo się da skopiować rzeczy z przeszłości, chociaż taki model funkcjonował w Kościele, na moje wyczucie, na pewno po wiek XIII, więc to będzie jakieś 7, może 8 stuleci. Więc to nie było tak, że jeden sobie wymyślił, a drugi już zapomniał, tylko to przez 8 stuleci w Kościele była zasada. Owszem, ona powiedzmy, ostatnie 6-7 wieków została gdzieś zagubiona i nie ma pewnie prostych powrotów. Ale tak długo funkcjonująca zasada powinna nam dawać do myślenia, w jaki sposób wrócić do jej ducha. Znaczy, co się za nią kryło. A za nią się kryło to przekonanie, które na Soborze Watykańskim zostało na nowo wypowiedziane, że działalność Kościoła stoi na trzech nogach. I to jest liturgia, i to jest posługa słowa, i to jest posługa miłości. I jak te trzy nogi nie będą proporcjonalnie jakoś równe, to ten stół nie ma prawa w ogóle stać. Jak się przyjrzymy naszej rzeczywistości eklezjalnej, to ona póki co jest taka, że strasznie dbamy o liturgię, o przepowiadanie w jej trakcie już trochę chyba słabiej. A jak chodzi o dzieła charytatywne, jesteśmy świetni, myślę, i to trzeba powiedzieć, bo to trzeba oddać każdemu, co się mu należy. Jesteśmy absolutnie świetni w sytuacjach, mówił ksiądz Sebastian, konkretnych wyzwań, nieraz takich doraźnych, okolicznościowych. To tu widać, jak my jesteśmy sprawnym kościołem, który się potrafi zorganizować. Nie wiem, najpiękniejszy przykład, jaki ja mam w głowie, to jest ciągle ta rodzina z Tuszyn Lasu, która już mieszka w swoim domu prawie, nie? To cała diecezja to zrobiła i postawiła im dom po wybuchu gazu. Piękne, nie? I to właściwie to był moment. I tacy jesteśmy też, to jest bardzo ważne, nie? Ale chodzi też o jakieś systematyczne działania, o systematyczną wrażliwość. To jest coś niesłychanie istotnego. Z jednej strony chodzi o młodych. Kiedy mówimy o całym tym obszarze działalności posługi miłości, chodzi o młodych. Bez tego nie rozwiną się jako osoby. Jak my ich zatrzymamy
w naszym prowadzeniu we wierze na poziomie pięknej celebracji Eucharystii albo pięknego przeżycia bierzmowania, tośmy ich zatrzymali pytanie, czy w połowie drogi, czy w jednej trzeciej drogi w ogóle. Nie? Chodzi o młodych, chodzi o nich jako osoby, a nie o ich praktyki tylko. Nie? Ale też idzie o nas jako Kościół. Na ile my jako Kościół jesteśmy wiarygodni w swoim przesłaniu i na ile to, co robimy, robimy dobrze. Bo jeśli, mówię, liturgia, którą sprawujemy, nie wysyła nas na zewnątrz, to jak my ją sprawujemy? Więc obydwa tematy są niesłychanie ważne. Wchodzimy na Eucharystię i ona też nas roześle.